Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale z gry Wiedźmin 3 Krew i Wino. No to teraz to chyba zaskoczyłem wszystkich tych, którzy myśleli, że już Wiedźmina nie będzie i w sumie no, dobrze myśleliście, tak, znaczy dobrze w sensie, że jak czegoś tak długo nie ma, to potem ciężko się dziwić, że nagle wracam, ale kurde, człowiek po takim długim nagrywaniu Wiedźmina troszeczkę zawsze jest zmęczony może daną grą, ja też trochę tak byłem. Ale nie zmienia to faktu, że chciałbym jednak tę grę skończyć i spróbujemy zrobić wszystko, żeby ją zakończyć. Ja widzę, że tutaj robiłem ostatnio zadania z stalią, żeby ogólnie zbierać te karty z stali z Kelige. Nie no, wiecie co, myślałem, żeby jednak tego nie robić teraz. Tak mnie przez chwilę przeszła taka myśl, że a to co mnie tam talia z Kelige? Ja nie chcę talii z Kelige na razie. Gwint. No bo ostatnio jak robiłem to znowu grałem sobie w Gwinta i też mi się jakoś tak bardzo nie chciało, w sensie tego Gwinta online. Teraz miałem jednak od niego przerwę i kurde, jakbym chciał rzeczywiście wziąć udział w tym turnieju tych talii tutaj, w sensie w Gwinta tutaj na Skellige, bo kiedyś brałem już udział w takim fajnym turnieju, który udało się wygrać, jak dobrze pamiętam. No ale tutaj jest jeszcze ten oddzielny, potrzebuję tej talii chyba, żeby wziąć w nim udział, no to zobaczymy. I czemu nie? Może dzisiaj jeszcze zdobędziemy parę kart. Jejku, co tak wolno mi się wszystko renderuje? Będę musiał to potem trochę pozmieniać. Wybaczcie, nie wiem, czy mi się tutaj opcje zmieniały, czy co. Przepis na zupę z raków. Dobra, nie wiem po co mi ona, ale fajnie. Lepiej stoczmy walkę. Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka. Ale niestety, akurat skończyły się raki. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą. Choćby okoniem. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, Nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Dobra, trzeba grać. Trzeba grać, trzeba zobaczyć. Tak, to może zagramy w Gwinta, dokładnie. Nie zjemy sobie niestety wiecie, rybki. Tej rybki, słupki rybaka. Dobra, lecimy. Dawno już w Gwinta nie grałem, ale a nuż coś z tego wyjdzie. Dobra, karty powiem szczerze, że chyba nie są najgorsze. Znaczy się, no mogłyby być lepsze, gdyby mi znalazło jeszcze jakiegoś szpiega, nie same manekiny. No zdarza się, co? Może jeszcze wymienimy. O, jest, doskonale. Mamy telara. Krowa. No to krowa wiadomo jak działa. Już za dużo się w twojego Gwinta online nagrałem, żeby nie wiedzieć, jakiego to się czarta przemieni. Dobry tekst, wpierdol. Brakuje mi tego w Gwincie online, że tam nie ma takich tekstów. Tam na przykład tutaj jest biedna pierdolona piechota, tam jest chyba tylko biedna piechota. Trochę to pozmieniali niestety, a w sumie to szkoda, bo spoko było tak jak było. A jakbym rzucił tak. Tu rzucił szósteczkę. A to bym zaraz poddał w sumie. Tylko, no bo przeciwnik nawet nie wiem, czy on w tej talii ma jakiś szpiegów, czy on ma jakiegoś manekina. W sensie tak wiecie, żeby po prostu tury minęły, że sobie dam to i cofnę to. Aha, tutaj używasz tego. W sumie to ja mógłbym. No nie wiem w sumie co zrobić. Dobra, zagramy tak ryzykownie, tak w sensie ryzykownie. No wydaje mi się, że on nie ma ani manekinów, ani szpiegów, więc. Czemu nie? Może coś z tego wyjdzie. Przeciwnik pasuje. O kurde, to w sumie jak przeciwnik pasuje, no to ja mogę to łatwo wygrać. No bo wiecie, no już będziemy mieć pierwsze za sobą również. Czemu nie? Mi takie coś pasi. I teraz możemy sobie spasować. No jest dobrze, jest ok. No niestety jemu zostaje bies, który zmienił się z tej krówki. Czy krówka zmieniła się w biesa? O, tak najlepiej. Jakbym rzucił po prostu. Albo nie, może to sobie zostawię na potem. Albo nie, bo potem rzucę jego. Sobie tu zrobić. Dobra, rzućmy po prostu trzaskający mróz. I zaraz spasujemy. Niech on sobie tutaj wygra. Chociaż może nawet nie muszę dawać mu wygranej. Przekonajmy się. Czy może wygram to jednak 2-0. O, a więc trzymał nos kubaniec, no to jest dobre, to był dobry pomysł szczerze mówiąc, weźmie sobie dodatkowe karty. Ja mimo wszystko spasuję jednak, niech już się cieszy tą jedną wygraną. No bo dobrał sobie karty, co nie było głupie trzymać tak długo MFR, więc jednak jakiś tam pomyślunek kolega ma. Oje, a czemu ten się tutaj pojawił nagle? Która karta jeszcze ma znowu krówkę, tylko że tak...
Fuck you! Dobra, już mi się to nie podoba. Już mi się to absolutnie nie podoba. Dobra, dawaj tarczownika, bardzo dobrze. Bo szczerze nie wydaje mi się, żebyś tutaj jeszcze coś rzucał. Chociaż może na razie sobie rzućmy po prostu sami dyszkę tutaj. Zobaczymy, może coś jeszcze rzuci, może masz jeszcze jednego. Okej. W ogóle tutaj mam zdolność, tą, żeby usuwać efekty. Dobra, rzucaj to, spalimy mu, 2 szesnastki. I tak nie jest tak znowu pożoga. No to też mi coś spalić musiał, no żeby było tak w miarę równo. No to nie podwyższymy sobie niestety ataku, no ale to jest już chyba wygrane, nie ma raczej dobrej... Aha, znowu pożoga. No to wygraliśmy, na całe szczęście wygraliśmy, nic złego się nie dzieje, jeszcze i tak byłby róg dowódcy. Ale jest, pierwsza wygrana dzisiaj. Dobra, tak można grać. Dzięki stary za pojedynek. Czyli już zdobyliśmy tarczownika klanu Drummond. To jest nasza najnowsza karta. Już teraz zdobyta. Gdzie tu jest płotka? Płotka, Jezus Maria, co ty wyprawiasz. Ale nie mogę wejść na płotkę, bo się zbugowała. Jezu, głowę wsadziła do budynku. To jest zbugowany koń. No dobra. Może można się gdzieś dostać za pomocą szybkiej podróży. To jest w ogóle karczma króliszek. Ciekawa nazwa. Ja tutaj mam nieodkrytych sporo tych terenów, w których tutaj nawet mam zadanie, znaczy no właśnie to z gwintem związane. Muszę sobie tak przypomnieć, jak to wszystko w miarę wyglądało. Dobra, teraz się tam może jeszcze cofnę dopiero. Musisz znaleźć... Aha, dobra, bo jest Jezus Maria, bez drogowskazu próbowałem, a drogowskaz jest przecież tuż obok. Dobra. Tam jeszcze sobie w te nieodkryte tereny kiedyś zajedziemy, kiedyś posprawdzamy wszystko. Na razie chodźmy do tej wioski. No a potem pomyślimy o jakimś tam większym zwiedzaniu. Wiedźmini, podobnie jak czarodziejki, są bezpłodni. No dokładnie. Aczkolwiek, no przecież matka Wiedźmina Geralta to była czarodziejka. Więc tutaj wiecie, to tak w sumie, no tak nie do końca. W sumie po co mi płotka, to jest tak blisko, że możemy się przejść. Niech się koń nie nadwyręża. Dobra. Co tam, panie gwardzista? Tutaj chyba coś zmniejszyłem sobie ustawienia graficzne, przez to tak wolniej się to odtwarza, ale i tak mam teraz tak zaśmiecony komputer, że FPS mogą spadać, to jest niefajne. No, czego tam? No, po prostu nawet nie chcę, biorąc pod uwagę jak gadasz, nie chcę tutaj niczego, żebyś, nie wiem, sprzedały, kupować od ciebie. Grajmy. Przeciwnik jako pierwszy zacznie. O, mamy, jejku, 3 szpiegów. Chyba lepiej być nie mogło, tak szczerze mówiąc. Nie no, świetne karty. Jeszcze sobie wymienimy jedno tutaj. O, manek, ja sobie bym zostawił to tak jak jest. Dajecie, ej no kurde, no z tyloma szpiegami to ja mogę tutaj wymiatać. Jeszcze to sobie dobiorę wszystko co możliwe. Więc bez strachu. Avalach poszedł. On tu jest już Avalachem, nie tajemniczym elfem. W sensie, a on ma Talara. No to jak miło. Ja Talara nie miałem, no to sobie jeszcze go i tak wezmę. W sumie, no tak, no bo on jest 1, więc on mi się najmniej opłaci, więc dam ci go zaraz. Co mi tam rzucasz? Foltesta zdobywcę. Aha, róg dowódcy. Wiesz co, ja ci pomogę nawet z tym rogiem dowódcy, trzymaj. Jejku, będę miał dużo kart. Pamiętajcie, każdy szpieg daje nam 2, więc ja już teraz mogę po prostu nałapać kart ile chcę, a potem i tak to jakoś wygrać. No co prawda tutaj działa ten róg dowódcy. On ma teraz 22, ale jakbym rzucił 15 i 10, no to tam będziemy mieć 25, dobra, bez jakiegoś większego pieprzenia. Zakończymy to, proszę bardzo. No i my sobie też pasujemy, my mamy ostatecznie 12 kart, on ma ich 10. Dobieramy kolejnego manekina, no mam nadzieję, że ma jakiś szpiegów czy cokolwiek tam innego. Dobra, rzućmy sobie może tutaj 6. Tris Merigold. No to może jest karta tutaj taka fajna, ale nie mamy nawet co wziąć, jakbym chciał użyć Yennefer, więc na razie się może wstrzymamy. Też rzucę jakąś, proszę, dyszeczkę. No, co tam? A ty masz Filipę Eilhart. Też dobre karty, no nie zaprzeczę. Może to nie rzucajmy kolejnej 6, bo jak mi zwalnie pożogę, to mi spali 2 naraz. No teraz to już bym się tak średnio opłacał, bo sobie też by spalił. No dobra, rzucimy też 6. Też 6, kurde. Gdybym nie rzucił, to może bym pomyślał o spaleniu.
Może wymienimy sobie tą jedną szóstkę i on niech traci kolejkę, wiecie o co chodzi, żebym się nie wyrzucił tutaj z kart, a on niech sobie potraci róg dowódcy. O, no to jest idealny moment, żeby teraz sobie użyć właśnie tej pożogi. Spaliliśmy mu, więc on też pożoga, no ale teraz tylko jedną szóstkę spali. No jak już też ruch wykonujesz, to ja też wykonam. Czekam aż rzucisz, no Vernona Rosha co prawda nie czekałem aż tę kartę rzucisz, no ale okej. On już wygrywa. Mamy 7 od 3, nie, to już to zakończmy, po co mamy mu pomagać dobierać coś tam jeszcze. Niech będzie tak, trzaskający mróz. A niech będzie, ja sobie powiem ci kolego, że ja też rzucę trzaskający mróz, a ty się po prostu wywal z czegoś. Róg dowódcy, znowu. Aha, no to było dobre, znaczy no na razie nie ma i tak żadnych takich kart, więc w sumie musiał cokolwiek zrobić. I Jan Natalis, no to już to wygraliśmy. To jest już wygrana oczywiście. Proszę. GG. Dobra gra. No i tym razem 2 do 0 udało się wygrać, nie dając przeciwnikowi nawet jednej tury. Mogłem o więcej zagrać. Poczekajcie, zobaczmy sobie mapę. Interesuje mnie tak. Nie no, ja tutaj w miarę tak podróżowałem. Tutaj tereny są stosunkowo odkryte. Nie ma tutaj znowu nie wiadomo czego. Jednak już dzisiaj to robimy, no to myślę, że jednak warto byłoby już... no może nie wiem, czy mi się znowu uda, żebym znowu nie przesadził, mówiąc, że skończę dzisiaj gwinta. To pewnie znowu się zejdzie tyle, że nie zagram wszystkiego tak, jakbym chciał. No ale spróbujemy jeszcze. Nawet nie zwróciłem uwagi teraz, jaką kartę otrzymałem od rywala. No ale dobra, idziemy na rynek główny, tutaj jest jeszcze chyba w samym mieście z 5, tam 1 to z 6, no jakoś tak, gdzieś z 6 zostało nam z 6 kart do zdobycia, żeby mieć już, rozumiem, tę pełną talię, tak? Oczywiście będę mógł do niej wrzucić te unikalne fajne karty, typu właśnie Geralt, Yennefer, Triss, no i wiele innych, no ale na razie... Podczas podróży możesz natknąć się na osady. Tak jest. Kiedy zabijasz potwory, wrócą ludzie oraz kupcy. Znowu ten ich unikalny asortyment nie jest znowu jakiś taki świetny. Ja znowu... Wszystko jest w porządku. Tak, bukle, wszystko w porządku. Gówno prawda. Już przekonałem się o tym wiele razy, jak tu jest bardzo nie w porządku. No witam, handlarzu. Oho, Wiedźmin! Wreszcie jakiś poważny klient. Mówcie, czego wam trzeba. Kapryfolium płatków Ginati. Jaki idzie interes? Pieniądze dobre, ale między nami mówiąc, usknąć z nudów można. Klienci chcą ciągle tego samego. Mężczyźni wody brzozowej, a kobiety takich perfum, jakich w danym sezonie używa księżna Anarietta. Nawet nie muszą się odzywać. Żeby ktoś mi tak zlecił uważenie trucizny. Ech. Masz ochotę na partię gwinta? Nie no, spoko koleś. Jakby miał wykonać truciznę, to byłby zadowolony. Fuck! Kurwa, nacisnąłem za szybko i pozbyłem się manekina, który może być przydatny. Ajejku, ale błąd, ale źle się kliknęło. Ach, no cóż, dobra. Może coś ciekawszego? Aha, wymieniłem tego na tego samego. No szczerze mówiąc, to nie wiem, czy moje karty są aż tak zacne i dobre i w ogóle niesamowite. Zamienia się potężnego pod wpływem grzybów. No tak, ten gnojek się zamieni w niedźwiedzia. Super, może na razie rzućmy sobie po prostu Triss. Pomyślimy, zobaczymy co z tego wyjdzie. A myszowora, no ale myszowór to wywołuje trans, no właśnie, on sprawi, że on się zamieni tak czy siak w tego niedźwiadka. No dobra, rzućmy sobie jakąś taką normalną kartę. Szczerze nie wiem, czy to... O, przeciwnik już spasował. Cwane, no piątki to się nie opłaca rzucić. No siódemki tej też mi się nie opłaca. No albo rzucę taką ósemkę. No ale znowu potem tą ósemkę można zwiększyć tym i to jest fajne. Więc dobra, rzućmy dychę. W takim razie, może mi dojdzie coś jeszcze tam i jakoś to lepiej rozegramy. Dobra, przynajmniej nic ci nie zostaje. Jak działa ta jego karta? Karty odrzucone każdego z graczy zostają przetasowane i przywrócone do talii. Aha. Okej. Dobra, czekajcie, co on tutaj mi... Co ja tutaj się pozbyłem?
Aha, Yennefer. I kogo ty sobie odnowisz? Ty możesz tylko jedną kartę odnowić, no właśnie, niedźwiadka. Ta Yennefer to mi się tak czy siak za dużo nie przyda, dlatego użyję tego, żeby sobie to potem odnowić, rozumiecie? No i dobra, mam nadzieję, że... Dobra, dajesz Dakara wojennego. My to spasujemy. Nie chcę na razie więcej. Niech on sobie wygra. A ty gnoju, miał tajemniczego elfa. No tutaj tak bym manekina nie użył. Więc trochę jestem w małej dupie. Szczególnie, że on sobie zostawia tutaj spoko karty. Jaskra. Okej. Szkoda, że tego tajemniczego elfa sam nie mogę rzucić. Zły typ, bardzo zły. Dobra, rzucamy piąteczkę. On mi znowu rzuca jaskra. Jaskry nawzajem się boostują. No, mówiłem, to może nie być wcale takie proste. Prosta wygrana. Dobra, może zwiększ sobie tutaj, użyj jakiegoś rogu dowódcy, czegokolwiek. Dobra, ja mam pożogę, mam tego, żeby palić. My tu jeszcze możemy coś tam zrobić. No, karty to i tak sobie tylko tą ósemkę przywrócę, tylko że wtedy, nie no, i tak się nie spalę jej. Dobra. Robimy tak. Taktycznie podejdziemy do tego, chociaż nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, szczerze mówiąc. Manekin. Szlak, ale to tak, kurwa, taki głupi ruch, dobry ruch. Nie wiem. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Dobra, spalmy mu te. A nie, nie spalę mu czwórek, ale zjebałem. No jasne, że mu nie spalę. Ale jeśli zjebałem, to przegram to teraz. No własne życzenie. Jak będę chciał palić, to spalę ósemki w tym momencie. A kurwa, mać, źle. A, dobra. Co jest? Czemu nie mogę tego użyć? Czekajcie, bo coś mi się usuń aktywne. Czyli co, nie mogę tego użyć mimo wszystko? Ja już nie wiem, czy ja już zapomniałem, jak się używa tutaj specjalnych kart. W tym to się pasuje. Chodzi o to, że jak dam róg dowódcy, to potem sobie sam spalę karty. Jak teraz spalę, to spalę ósemki dwie. To jest bez sensu, bo potem nie mam co nawet boostować. Rozumiecie, ja chciałem użyć jakąś kartę, żeby użyć po prostu czegokolwiek. Co, że nie ma żadnego efektu, to nie mogę jej użyć? Nie wiem, czy ja już tak dawno nie grałem, że już zapomniałem, jak się używa. Dobra, chuj, jebać. YOLO. No. Kurwa, teraz gdybym tego użył. No i przegrałem. Na pewno ma jeszcze jakieś dobre karty. O, już ma Dakara. Czyli już przegrał. Poddajemy. Cwaniaku, dobrze mnie załatwiłeś. Ale ja trochę też zawaliłem z tym paleniem za wczesnym. Gramy w Gwinta jeszcze raz. Przegrałem przez ciebie 50 tutaj orenów i jestem smutny. Naprawdę jestem bardzo smutny. Przeciwnik znowu zaczyna jako pierwszy, a moje karty znowu nie są zadowalające, bo znowu nie mam moich ukochanych szpiegów. Jest pożoga, jest nieźle rębacze na trzaskający mróz. No powiedzmy. Ale bywały lepsze te rozdania. Szczerze mówiąc. Może jebniemy tak, że walniemy ci 15 i poddamy to. Taka taktyka. Używaj ich sobie. Nawet jak wygra, to spoko. Niech się chociaż wyrzuci z kart. Chyba, że masz szpiegów im. Znaczy, no masz na pewno, ale tego Avalacha, a jego i tak czy siak nie cofnę. No, już masz dużo punktów. Jezus. Dobrze, że już się z tego zużył. Tyle dobrego. No, tajemniczy elf, tak żeby jeszcze sobie zebrał karty. No, ale przynajmniej te jego dwa pieprzone niedźwiedzie padły już. Ceres. No tak, Ceres i jej gromadka wejdzie do walki. No ta gromadka wcale nie taka słaba. Kurde mać! Żartujesz, w pierwszej turze możesz mieć 46. No to jest... Teraz widzę, że Talia Skellige jest na propsie. Dobra, jebać. Palę cię. Nie będę się bawił za długo, po prostu spalę. Jaskier. No jeszcze mógłby mieć z 90, jakby to podwyższył około. Masakra. No ładnie, ładnie. No, i co, poddasz już pewnie? Nie? To mi spali siódemkę, sam ma te karty, fuck. No, przyznam szczerze, że rywal się w tańcu nie pierdoli, jak to się mawia. Dobra, dawaj trzaskający mróz. Nawet nie chcę pożogi. Pożoga może na potem. Jaki gnój się nie podda? Tak się bawimy? On by chciał mnie załatwić 2 do 0, on by chciał mnie po prostu ośmieszyć. Pieprz się. Mam nadzieję, że taka zuchwałość z jego strony zemści się na nim. Srodze. Oj, srodze się zemści. Dobra. No i pasujemy. Mam nadzieję, bo koleś chciał mnie po prostu
No, ośmieszyć chciał mnie. Aha, bo teraz sobie bierzesz te karty od razu. Kogo ja będę mógł przywrócić? Będę mógł w sumie ciebie i potem coś spalić, co nie jest takie głupie, ale na razie to i tak nic nie spalę. Więc rzućmy sobie szósteczkę. Okej. Może specjalnie cię cofnę. Wiecie, cofnę go, żeby ten koleś się z kart wysypał. No mam takie swoje głupie to czasami taktyki może. Może i głupie. Nie zaprzeczam, że nie zawsze to, co wymyślę, jest jakieś mega mądre. Cyrille ma, Jezus Maria. Czy ja miałem jakieś... Nie. A zaraz, bo on mi cof... Co za gnój? Ja zapomniałem, że to mi cofa i ja teraz co? Nie mogę żadnej karty już sobie przywołać za pomocą Yennefer. Pieprz się, gnojku. Co za co za podła taktyka. No ale dobra, chyba wygramy. On już spasował wcześniej, uff, ale dobry, dobry rywal. Nie zaprzeczam. Umie grać. Umie grać i trochę mi pokazał, że no potrafisz. Handlarzu. Może zlecę ci jakąś, nie wiem, żebyś stworzył truciznę, to tak, żeby było miło i fajnie między nami. Co ty tu masz? Eliksir oczyszczenia. No to tego nie chcę za bardzo. Zwraca do puli wszystkie punkty umiejętności wydane na rozwój mutacji, dzięki czemu można je rozbudować na nowo. Aha, no mutacje, które pójdą. Nie takie głupie, a co my tu mamy? Receptury. Co to umożliwia? Zmianę koloru mutagenu. LOL? Jest coś takiego? Transmutacja zielonego w czerwony? Ej, to są dobre. Ja bym takie rzeczy sobie pokupował. No tak szczerze, czemu nie? Dobra. Mogę wydawać hajsy. Będą nowe schematy. Będę miał wszystko kupione jak leci. Będę miał piękną grę, gdzie wszystko kupuję. A co to jest? Stronnica, wyśmienity olej przeciw drakonidom. Proszę bardzo, czyli jest coś tutaj nowego. O, nalewki z Mandragory, stać mnie w ogóle tutaj na coś? Na dwie mnie stać. No dobra. Dobra, to chociaż tyle. Dobra, muszę się zbierać, stary. No nie mam tutaj czasu niestety zabawić dłużej u ciebie. Dlatego cofamy się. No i teraz myślimy, żeby iść do kolejnego... O Jezu, mocna im... Dobra impreza była, co, stary? Dobra, lecimy. Gdzie teraz? Jeszcze trzeba troszeczkę pograć, bo dzisiaj stoczyliśmy te trzy pojedynki. No na gwincie dużo czasu mija. No kurde, jakby nie patrzeć, jeszcze jak przegrałem, to w sumie cztery zagrałem partię, no bo jedna przegrana. Zanim wejdziesz głębiej, wytrzyj buciory. Przy jedzeniu nie mlaskaj, używaj sztućców. W zębach nożami nie dłub. Słucham? Oj, żartuję sobie, widzę, żeś człek bywały. Witaj w barzanciarni, najlepszej oberży w całym księstwie. Do jakiej potrawy używa się sztuczców takiego rodzaju? Cholipcia, to wygląda na fikuśną łyżeczkę do bulionu albo jakiś klucz. Tu coś jest napisane? Tak. Ta karteczka skierowała mnie do was. Wiesz, co może otwierać? Nigdy jej wcześniej nie widziałam. Ale poszperaj w piwnicy. Tam zostało jeszcze mnóstwo szpargałów po poprzednim właścicielu. Wiem, że jesteś zajęta, ale może partyjka gwinta? O, czyli tu mamy zadanie do wykonania. Szczerze sobie zaraz się rozejrzę po tej piwnicy. O, dużo szpiegów, bardzo dobrze. Bardzo dobre karty. Takie karty cieszą. A jeszcze ruch dowódcy, jak miło. Nie, no dobra, mam nadzieję, że... O, masz talię potworów. Też fajnie. Czyli tutaj raczej szpiegów się no nie spodziewamy za bardzo. Na razie to tak, używaj sobie. Ja lubię bardzo grać talią potworów, właśnie jak grałem w tego Gwinta Online. Znaczy jak grałem, bo teraz sobie znowu mówię, mam przerwę od wszystkiego. Sesja się zbliża, nie ma czasu. I zastanawiam się, czy ci już nic nie na co, dwójki mu spalę? To tak trochę słabo, szczerze mówiąc, spalić z dwójki. No poddajmy to w sumie. Masz jedną wygraną, no niech będzie. Proszę, zostanie i tak za pomocą tej zdolności jedna słaba karta, więc czemu nie? Czemu nie można? Dobra, rzucamy dyszkę. Może też szybko podda, no bo jakby nie patrzeć, to kart ma mało. Wiedźma! No to doskonale, wiedźma, nie mogło być nic lepszego niż wiedźma. Nawet nie będę używać pożogi, tylko oczywiście użyję tej karty i wiedźmy, do widzenia. No tak karty mi podeszły, że no przeciwniczka no nie ma szans, pasujemy również. Prosta wygrana, szykuje nam się.
bardzo proste. No ale to, biorąc pod uwagę, ile dzisiaj już gram w Winta, to wystarczy mi. Keiran. O, no ładnie, kogo sobie tam... A nie, bo on tam podwyższa każdego jeden, dobra. Wspomniałem, że to tak działa. No, jak ja tutaj użyję rogu dowódcy, to mogę zdobyć porządny wynik. Nie, tam jeszcze nawet nie masz dychy, więc może się jeszcze opanuję, zanim rzucę... W sumie, aha, bo chciałem ją i tak wskrzesić tamtego. No dobra, o, teraz dobrze. Tak możesz robić. Ej, no aż ciekaw jestem, czy wyjdę ponad... No to sobie może porzucam karty po prostu dla jaj. No i patrzcie, teraz rzucam tę kartę, ona pali tę kartę jego, czyli... No... Żywiołak ziemi, to jest ostatnia karta, którą masz. No jaka szkoda. Dobra... No aż chce mi się, wiecie, no sorry, że mi się chce, ale chce mi się rzucić. Chcę zobaczyć, jaki wynik osiągnę. Wow, ponad 124. Not bad. Dobra, pasujemy. Wygraliśmy, szybka wygrana. Bardzo fajnie. Włączymy sobie na szybciutko to zadanie poboczne. To nie są, to są poszukiwania, jak to nazwać? Nie, to nie będą poszukiwania, tylko to powinny być... A, za poboczne, ja kliknąłem wiedźmińskie, dobra. Znajdź... Nie, 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 to też nie. Złe wieści, dostarcz list, wściekłej. No, która to jest? No, to robię, to zadanie ciągle wykonuję. Gdzie tu jest, żebym Fiznicę przeszukał? Tu nie, znajdź nie. No, Corvo Bianco, no to tutaj nie ma przecież tego zadania. Co, to są zadania główne? Nie no, zadania główne to jest Regisowy, żeby z Regisem sobie porozmawiać. No, wybaczcie, ale coś tutaj nie ogarnąłem. Chyba, że to są może właśnie te poszukiwania. Ja już sam nie wiem. Wiecie co? A co mnie to obchodzi, które to jest zadanie? Dajcie mi wejść do cholernej piwnicy. Gdzie ona jest? Tutaj nie ma jakiegoś wejścia takiego? O, tak jak myślałem. Tu jest wejście. Dragon Du, to w ogóle dostałem taką kartę. Okej. Okay. Rybki, nie rybki, inne fajne rzeczy, owoce morza, wieprzowinka. Jak widać, mogę skraść wszystko, co tutaj się tak właściwie znajduje. Pawie, o stary, co to jest? Ludu Becler, obudźcie się, jesteście robieni w bambuko przez elity rządzące, które grają z wami jak chcą. W biały dzień jesteście pozbawieni prawowitej następczyni tronu. To najstarsza córka księcia powinna objąć władzę po jego śmierci? Tymczasem karmi się nas bajeczkami jakiejś klątwie i wciska młodszą siostrę. Nie stój, nie czekaj, protestuj. Wszyscy, którzy nie zgadzają się na takie traktowanie obywateli, niech będą w pogotowiu. Prawowita następczyni tronu może jeszcze powrócić, a wtedy będzie potrzebowała naszego poparcia, stroskany obywatel. Ale jak to teraz księżna Anarietta nie jest najstarsza? Lol. Trochę to takie... O, co tu mamy za szafę? Są jakieś mało ważne rzeczy, ale jest też książka kucharska autorstwa Smigola, Luisa Serkisa Smigola, serio? Przeczytajmy. Książka zawiera setki przepisów, jednak na ostatniej stronie zamiast recepty na przygotowanie królika po beklersku jest kilka chaotycznie zapisanych linijek. Na rany lebiody przekopałem się przez dziesiątki elfickich manuskryptów i odkryłem to. Już wiem, do czego służy ten łyżko-klucz zakupiony przeze mnie na aukcji. Ten klucz otwiera pracownię legendarnego Ramzesa Gortona, elfickiego kapłana bogini Danembi. Jak? Danambi. Jezus, Danamebi, przepraszam, którego kulinarne arcymistrzostwo jest do dziś nieosiągalne dla żadnego kucharza. Jeśli uda mi się odnaleźć ruiny tej świątyni gdzieś w Puszczy Blessur, znajdę wszystkie jego legendarne przepisy, nie mówiąc już o innych bezcennych skarbach, które skrył w swojej pracowni ten arcykucharz. Resztę wpisu pokrywa wielka, tłusta plama. No i co, no? No i mamy to i... Co to jest dalej, jakieś zadanie? Tu jest zamknięte, tu nie wejdziemy, no... przeczytaliśmy to, ale to nie aktywowało nam żadnej misji. No bo w sumie, czy nas powinny interesować jakieś przepisy i te sprawy? Raczej średnio. No ale no, kto wie. Dobrze, słuchajcie kochani. Jak mówię, może teraz jak wrzucę materiał, to pewnie nikogo nie będzie satysfakcjonować tekst, że... Jezus Maria, jaka impra. Tekst, że o, będzie Wiedźmin na pewno jutro. Nie tyle wam obiecam, co po prostu obiecam wam, że chcę go skończyć. Naprawdę, mam ochotę w końcu skończyć Wiedźmina i mam nadzieję, że mi się to uda. Tak więc trzymajcie mocno kciuki, żeby się udało. Ja zrobię, mówię, wszystko, żeby to skończyć. Dużo osób mi też pisze na przykład o Skyrimie, żeby go dokończyć. Ja bym sprawdził, jak on by mi chodził na streamach, jak już skończę Wieśka. Bo wtedy, no, może w
wtedy jakaś większa ochota by mnie nabrała, żeby w to grać. No ale zobaczymy. Musicie po prostu czekać i być dobrej myśli. No jedyne co pozostaje niestety, to po prostu zawierzyć w moje słowa, choć wiem, że jest trudno po tym, jak już teraz krew i wino przerywałem wiele razy. No ale jak mówię, trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę, skomentujcie, no subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze go nie śledzicie. I to tyle na dziś, tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!